Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest trzynasty odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początek pomódmy się słowami Psalmu 7 od wersetu drugiego do 10. Panie Boże mój, do ciebie się uciekam. Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców by ktoś jak lew mnie nie porwał i nie rozszarpał, gdy zabraknie wybawcy. Boże mój, Panie, jeżeli ja to popełniłem, jeśli nieprawość plami moje ręce, jeśli wyrządziłem zło swemu dobroczyńcy i swego wroga złupiłem doszczętnie, to niech nieprzyjaciel ściga mnie i schwyci, i wdepcze mnie żywcem w ziemię, a godność moją niechaj tarza w prochu. Powstań, o panie w twym gniewie. Podnieś się przeciw zaciekłości mych ciemięństw. Wystąp w sądzie, jaki zapowiedziałeś. Gromada narodów niechaj cię otoczy, a ty zasiądź ponad nią wysoko. Pan jest sędzią narodów. Panie, przyznaj mi słuszność, według mej sprawiedliwości i według niewinności, jaka jest we mnie. Niechaj ustanie nieprawość występnych. A sprawiedliwego umocnij, Boże sprawiedliwy, ty, co przenikasz serca i nerki. Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem. Bóg sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem. Jeśli się ktoś nie nawróci, miecz swój on wyostrzy, przygotuje na niego pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały. Oto tamten począł nieprawość, brzemienny jest udręką i rodzi podstęp. Wykopał dół i pogłębił go, lecz wpadł do jamy, którą przygotował. Jego złość obróci się na jego głowę, a jego gwałt spadnie mu na ciemię. Ja zaś wielbię Pana za jego sprawiedliwość. Psalm śpiewam imieniu Pana Najwyższego. Jakub przez całe swoje życie zmagał się z Bogiem i ludźmi. Teraz ta walka osiąga punkt kulminacyjny. Za chwilę przeczytamy rozdziały 32 i 33 Księgi Rodzaju. Najpierw usłyszymy o walce Jakuba z Bogiem. Jakub zwycięża i otrzymuje od Boga błogosławieństwo oraz nowe imię Izrael. Imię to oznacza zmagający się z Bogiem. Chciałbym, abyśmy słuchając tego fragmentu zwrócili uwagę na bardzo drobny szczegół. Kiedy Jakub pyta swego przeciwnika o jego imię, ten zachowuje je w sekrecie, udziela błogosławieństwa i znika. Poznanie czyjegoś imienia oznacza w Biblii posiadanie nad kimś władzy. Jakub nie zdobywa władzy nad Bogiem, ale to Bóg posiada władzę nad całym stworzeniem. Bóg ukazuje się jako Stwórca i Ojciec, który swojemu Synowi nadaje imię, to znaczy manifestuje nad nim swoją władzę. Pamiętajmy, że Bóg nad wszystkim, co istnieje, ma władzę i nic nie wymyka się spod jego ręki, nawet jeśli w ludzkim rozumieniu wydaje nam się inaczej. Na rano Laban ucałował swych wnuków i swe córki, pobłogosławił im i udał się w powrotną drogę do siebie. Jakub ruszył w dalszą drogę, a gdy go napotkali aniołowie Boga, ujrzawszy ich, rzekł – jest to obóz Boży. Nazwał więc to miejsce Mahanaim. Stąd Jakub wyprawił przed sobą posłów do swego brata Ezawa, do ziemi Seir – czyli do kraju Edomu dając im takie polecenie. Tak powiedzcie panu memu Ezawowi. To mówi sługa twój Jakub. Przebywałem u Labana i aż do tego czasu byłem nieobecny. Nabyłem sobie woły, osły, trzodę, sługi i niewolnice. Pragnę więc przez posłów oznajmić o tym tobie, panie mój, abyś mnie darzył życzliwością. Posłowie wrócili z taką wiadomością: Szliśmy do twego brata Ezawa, ale on też już idzie na twoje spotkanie z czterystu ludźmi. Jakub przeraził się tak bardzo, że aż mu się serce ścisnęło. Podzielił więc ludzi, których miał przy sobie: drobne i większe bydło oraz wielbłądy, na dwa obozy, myśląc sobie: Jeśli Ezaw uderzy na jeden obóz i pobije go, Przynajmniej drugi obóz ocaleje. A potem zaczął się modlić: Boże Abrahama i Boże Ojca mego Izaaka, Panie, który mi nakazałeś, wróć do twego kraju rodzinnego, gdzie będę ci świadczył dobro. Jestem niegodny wszystkich łask i całej wierności, jakie nieustannie okazujesz Twemu słudze. Bo przecież tylko z laską w ręku przeprawiłem się kiedyś przez Jordan. A teraz mam dwa obozy. Raczy więc wybawić mnie z rąk brata mego, Ezawa, gdyż lękam się go, aby gdy przyjdzie, nie zabił mnie i matek z dziećmi. Wszakże tyś powiedział Będę ci świadczył dobro i uczynię Twe potomstwo tak licznym, jak ziarnka piasku na brzegu morza, których nikt policzyć nie zdoła. A potem przenocował na tym miejscu i wziął z dobytku swego jako dar dla brata swego Ezawa dwieście kus i dwadzieścia 20 kozłów, dwieście owiec i dwadzieścia baranów, trzydzieści dojnych wielbłądzic wraz z ich źrebiętami, czterdzieści krów, dziesięć wołów, dwadzieścia oślic i dziesięć ośląt. I przekazał swym sługom każde stado oddzielnie mówiąc – Będziecie szli przede mną w odstępach między stadami. Pierwszemu zaś słudze nakazał. Gdy cię spotka brat mój Ezaw i zapyta, czy im jesteś sługą, dokąd idziesz, i czyje jest to, co jest przed Tobą, odpowiedz. Sługi Twego Jakuba, jest to dar posłany Panu memu Ezawowi, On zaś sam idzie za nami. To samo nakazał Jakub drugiemu, trzeciemu i wszystkim sługom, którzy mieli pędzić stada. To, co wam powiedziałem, będziecie mówili Ezawowi, gdy go spotkacie. Dodając, sługa twój Jakub idzie tuż za nami. Myślał bowiem, przebłagam go darem, który mnie wyprzedzi. A gdy ja potem go zobaczę, może obejdzie się ze mną łaskawie. Wysłał więc ów dar przed sobą. A sam postanowił spędzić noc w obozowisku. Ale jeszcze tej nocy wstał i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci, przeprawił się przez brud potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również na drugi brzeg to, co posiadał. Gdy zaś Jakub pozostał sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu Jutrzenki. A widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: Puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub powiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał: Jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł: Powiedz mi, proszę, jakie jest twoje imię. Ale on odpowiedział: Czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: Mimo, że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy w ścięgno biodra. Jakub spojrzał i zobaczył, że Ezaf nadciąga z czterystu ludźmi. Podzieliwszy więc dzieci między Le, Rachele i dwie niewolnice, umieścił niewolnicę z ich dziećmi na przodzie, Le z jej dziećmi nieco w tyle, a za nimi Rachele i Józefa. Sam zaś, idąc przed wszystkimi, siedem razy oddał pokłon swemu bratu, zanim do niego podszedł. Ezaf pośpieszył mu na spotkanie i objąwszy go za szyję, ucałował go. I rozpłakali się obaj. Gdy Ezaf, spostrzegłszy kobiety i dzieci, zapytał A ci, kim są dla ciebie? Jakub odpowiedział To dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył Twego sługę. Wtedy zbliżyły się niewolnice ze swymi dziećmi i oddały pokłon. Potem przystąpiła Lea z dziećmi i oddała pokłon. A wreszcie Józef z Rachelą, którzy też oddali pokłon. Ezaf zapytał dla kogo są te wszystkie stada, które napotkałem? Jakub odpowiedział: Obyś mnie darzył życzliwością, panie mój. Na to Ezaf, Mam ja dużo, bracie mój, niechaj przy tobie zostanie to, co jest twoje. Jakub rzekł: Ależ nie, jeśli mnie darzysz życzliwością, przyjmij ode mnie ten mój dar. Bo przecież gdym ujrzał twe oblicze, było ono obliczem jakby istoty nadziemskiej. I okazałeś mi wielką życzliwość: Przyjmij więc dar mój, który dla ciebie przeznaczyłem. Bóg obdarzył mnie sowicie: Mam wszystko. I tak nalegał na niego, aż wreszcie przyjął. Po czym Ezaf rzekł: Ruszajmy w drogę i chodźmy będę szedł razem z tobą. Jakub odpowiedział: Wiesz, panie mój, że dzieci moje są wątłe, a owce i krowy karmią młode. Jeśli je będę pędził choćby dzień jeden, padnie mi cała trzoda. Idź więc, panie mój, przed sługą swym, ja zaś dostosuję się, jak mi będzie dogodniej, do kroku mojej trzody, którą pędzę, i do kroku dzieci, aż przyjdę do ciebie, panie mój, do Seiru. Ezaf zapytał: A może zostawię z tobą kilku ludzi, którzy są ze mną? A na to Jakub. Na cóż mi to, skoro ty, panie mój, darzysz mnie życzliwością? Ezaf udał się tego dnia w drogę powrotną do Seiru. Jakub wyruszył do Sukkot, gdzie zbudował sobie dom, a dla swoich stad postawił szałasy. Dlatego nazwano tę miejscowość Sukkot. Wreszcie, Jakub po powrocie z Padan Aram dotarł szczęśliwie do Sychem w Kanaanie. Obrawszy sobie miejsce w pobliżu tego miasta, Nabył od synów Hamora, ojca Sychema, za sto Kesitów kawał pola, na którym rozbił swe namioty. Tam też ustawił ołtarz i nazwał go El, Bóg Izraela. Dziś ostatni fragment czwartego rozdziału Ewangelii według świętego Jana, wersety od 46 szóstego do pięćdziesiątego czwartego. Opowiadanie o uzdrowieniu syna urzędnika królewskiego ujawnia wszechmoc Jezusa. Zauważmy, że Jezus uzdrawia na odległość za sprawą swojego słowa. Jezus rzekł Twój syn żyje i ewangelista podkreśla, że w tej właśnie godzinie Jego syn został uzdrowiony. Słowo Jezusa posiada ogromną moc. Jednak słowo wypowiadane przez Boga domaga się naszej ludzkiej odpowiedzi. Tą odpowiedzią jest nasza wiara. Urzędnik uwierzył, a z nim cały jego dom. Czy ja wierzę w to, co mówi do mnie Bóg za pośrednictwem Pisma Świętego? Posłuchajmy. Następnie przybył powtórnie do kany galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus. Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: Syn Twój żyje. I uwierzył On sam i cała Jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek Biblii wrog. Do usłyszenia!